Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania, Karol Tokarczyk. Zaczynamy od krótkich informacji ze świata technologii, które w ostatnim czasie dotyczą głównie cyberbezpieczeństwa. Akademia Sztuki Wojennej padła ofiarą ataku cybernetycznego. Na stronie internetowej uczelni pojawił się fałszywy list jej rektora komendanta Ryszarda Parafianowicza. W liście krytykował on m.in. współpracę wojskową z USA. Atakował również rząd Prawa i Sprawiedliwości. Według portalu Konkret24 do ataku miał posłużyć fałszywy mail, który rozesłano do różnych instytucji. Dziś na stronie internetowej Akademii widać tylko komunikat: trwają prace konserwacyjne. Również wczoraj doszło do wycieku kodów źródłowych gier Counter-Strike, Global Offensive oraz Team Fortress 2. Wciąż nie jest jasne, kto jest źródłem wycieku danych. Firma Valve, amerykański producent gier komputerowych, uspokaja, że chodzi o ograniczony kod źródłowy z 2017 roku, przekazany wybranym partnerom. Firma zapewnia, że gracze nie mają powodu do niepokoju, ale jednocześnie prosi o pomoc w namierzeniu sprawców. CERT Polska przy Instytucie Badawczym NASK opublikował dziś listę ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami internetowymi. To wynik porozumienia z operatorami telekomunikacyjnymi oraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Wszyscy partnerzy mają uniemożliwiać wejście na podejrzane domeny, których celem są wyłudzenia danych bądź pieniędzy. Listę, która aktualizowana jest co 5 minut, można znaleźć na stronie internetowej www.cert.pl. Duża liczba informacji na temat takich zagrożeń prowadzi nas do głównego tematu odcinka, którym jest dziś cyberbezpieczeństwo. Jeżeli otrzymaliście wiadomość od szefa, żeby wykonać szybki przelew kontrahentowi, prośbę o uzupełnienie firmowych danych do logowania na platformę do zdalnej pracy albo maila z linkiem do pliku, który znajduje się w chmurze, a teoretycznie miał być potrzebny Wam do pracy, to nie jesteście sami. Najprawdopodobniej staliście się potencjalnym obiektem ataku komputerowych hakerów. Brzmi niewiarygodnie, ale może spotkać każdego z nas. Sam kilka dni temu otrzymałem maila od siebie. Był w nim link do pliku, który miałem ściągnąć na swój komputer. Kim są hakerzy? Jak pracują? Dla kogo? Jak zmienia się ich działalność podczas epidemii? Oto postanowiłem zapytać naszych dzisiejszych gości reprezentujących trzy światy. Robert Grabowski, kierownik Wydziału CERT Orange Polska, jest praktykiem. Codziennie zmaga się z hakerami. Analityczka prywatności i cyberbezpieczeństwa, założycielka serwisu Mediafilia, Małgorzata Frejzer, zbiera dane na temat działalności cyberprzestępców, a Maciej Jan Broniarz, związany zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim, dzieli się swoimi refleksjami na temat zachodzących zmian. Wszyscy pomogą nam zrozumieć, jakie zagrożenia związane są z cyberatakami i jakie są ich mechanizmy. Ostatnie miesiące nie przypominają czasów, które znaliśmy do tej pory. Mam tu na myśli nie tylko epidemię koronawirusa lub ograniczenia w poruszaniu. Chodzi mi również o większą niż zwykle skalę cyberataków. O tym zagadnieniu rozmawiałem z kierownikiem Wydziału CERT Orange Polska, Robertem Grabowskim. CERT, czyli Computer Emergency Response Team, to specjalistyczna jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo użytkowników internetu korzystających z sieci operatora. To na początek, żebyśmy mieli pewność, czy kryzys i sytuacja związana z koronawirusem wpływają na cyberbezpieczeństwo. Patrząc rokrocznie, powiedzmy tak kwartał do kwartału, czyli 2019 do 2020, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy około 25-30% więcej zdarzeń obsługiwanych, czyli to już jest taki pierwszy wyznacznik, że zdecydowanie coś się dzieje. Oczywiście pojawiło się też mnóstwo phishingów, skamów właśnie opartych o koronawirus, o pandemię, o zagrożenie i obawy, które towarzyszą temu zjawisku.
Większość phishingu, skamu obserwujemy w wektorze SMS, czyli są to zazwyczaj wiadomości, na przykład wymaganie od nas dopłaty do przesyłki za dezynfekcję tej przesyłki, czy za jakiś środek odkażający. To może wydawać się trochę śmieszne momentami, jak się to czyta, ale rzeczywiście gdzieś to działa. Również pojawiły się skamy na przykład na WHO, ale również bliżej naszego podwórka powiązane z ZUS-em, z obowiązkowym narodowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czy jakieś uzyskanie ulgi w ZUS na przykład w związku z epidemią. Tego typu phishingowe SMS-y również obserwowaliśmy. Oprócz tego są bardziej, powiedzmy, przyziemne, czy też jakby cały czas istnieją te pozostałe phishingi. Na przykład ostatnio jeden z takich ciekawych przykładów to podszycie się pod Radio Z i próba zmanipulowania, że wygraliśmy jakieś pieniądze, nagrody, te konkursy w radiach wiadomo się odbywają i żeby uwierzytelnić siebie do odbioru tej wygranej, to żądano od nas przelania 1 grosza. Oczywiście na fałszywej bramce płatności. Także większość tych SMS-ów zawiera właśnie linki i to już jest taki pierwszy wyznacznik tego, że powinno to obudzić naszą ostrożność, czy powinniśmy się na chwilkę zatrzymać, szczególnie na platformach mobilnych, na smartfonach, kiedy otworzymy już taką stronę z SMS-a, to może być nam bardzo ciężko zauważyć, że nie jest to prawdziwa strona. Na smartfonie, wiadomo, mamy te kilka cali ekranu, inaczej są te treści też prezentowane w przeglądarkach. Nie jest to tak oczywiste, nie jest tak łatwo obejrzeć certyfikat czy adres i to niestety działa na naszą niekorzyść. Czy Polacy dają się złapać na te ataki? Niestety dają i niestety robią to szybko. Według naszych statystyk 80% osób klika w linki w SMS-ach w ciągu zaledwie 15 minut, a naprawdę duży odsetek robi to w ciągu minuty bądź dwóch. Więc trudno w takim czasie na spokojnie, że tak powiem, zastanowić się, gdzie wchodzimy i dlaczego. Ja zawsze powtarzam, że ta pauza, ta chwila zastanowienia się jest tutaj najważniejsza, bo jeżeli to zrobimy automatycznie, to będąc już na tej fałszywej bramce, to może być już zdecydowanie za późno. Jaka jest skala działalności takich grup? Powiem kilka liczb, które pozwolą jakby spojrzeć szerszym okiem na to zjawisko. No na przykład w marcu zarejestrowaliśmy około 1800 domen phishingowych. Te domeny pojawiają się często z seriami. Na przykład potrafi się pojawić w ciągu minut, godziny kilkaset domen z fake newsami. A jak zmieniają się sposoby działalności takich hakerów? Czy te ostatnie miesiące przynoszą zmiany w podejściu? Z naszych obserwacji ciężar tego typu zagrożeń przeniósł się właśnie na stronę tego phishingu, skamu, a z kolei jest mniej tego malware'u, tak? Czyli dystrybucji złośliwego oprogramowania. Oczywiście te kampanie cały czas są, pojawiają się, ale tak jak mieliśmy dużo, był Emotet, Danabot, czy te różne rodziny malware'u były dystrybuowane poprzez te fałszywe faktury. W ostatnich miesiącach tego obserwujemy bardzo mało, bądź znikomą ilość, natomiast duży nacisk właśnie na phishing, na SMS-y i po prostu zalew, totalny zalew fake newsów. To proszę jeszcze powiedzieć, czy pracownicy, którzy teraz często pracują z domu, a korzystają czasem z własnego sprzętu, czy oni są czynnikiem ryzyka dla firm, tak zwanym słabszym ogniwem? Na pewno wśród tych firm, które musiały przenieść się do tego świata pracy zdalnej, będzie odsetek tych, które już mają doskonale tą pracę zorganizowaną i w ich przypadku było to tylko zwiększenie skali. No natomiast pozostaje druga grupa, dla których to była zupełna nowość i tutaj te zagrożenia w mojej ocenie są zdecydowanie większe, w szczególności kiedy te rozwiązania dewelopujemy na szybko i wdrażamy na szybko, często możliwie na defaultowych jakichś ustawieniach, bez szczególnego też nacisku na testy, na bezpieczeństwo i na edukację tych naszych pracowników, z czym taka praca zdalna może się wiązać, z jakimi dodatkowymi zagrożeniami, no że rzeczywiście oni pracując z domu są bardziej narażeni chociażby też na wszelki zalew tych informacji, tak, bo szczególnie w tych pierwszych miesiącach, tygodniach, no to na szybko powstawały jakieś informacje wysyłane, praca zdalna, VPN, prawda, zaloguj się tutaj, tu uzyskaj konto, stąd dostaniesz hasło, gdzieś może musisz się zgłosić po token i to też było miejsce na tego typu fraudy, na podszywanie się właśnie pod jakiś system informatyczny firmy, wysłanie maila, zaloguj się tutaj swoimi poświadczeniami domenowymi, żeby uzyskać hasło.
Pana zdaniem widać jakieś trwałe zmiany wywołane przez obecną sytuację? Na pewno firmy nadal są zainteresowane security, choć wydaje mi się jednak, że gdzieś ta ciągłość działania i utrzymanie tych procesów biznesowych cały czas są na najwyższym stopniu podium. Natomiast szczęśliwie wracają chęci na audyty, na pentesty tych rozwiązań. Nie widziałem stricte jakby na przykład zamówień, powiedzmy, czy ofert na przetestowanie na przykład nowo powstałego kanału dostępu zdalnego. Natomiast rzeczywiście cały ten rynek bezpieczeństwa ruszył. Jeżeli chodzi o tą jakby masowość cyber security, to nie mam jeszcze takiego odczucia, to znaczy tych sygnałów może gdzieś dociera do nas więcej, ale nie mam jeszcze takiego przekonania, że rzeczywiście to gdzieś się zagnieżdża bardziej w nas samych. Chociaż mam nadzieję, że tak i że gdzieś też dociera ten awareness bezpieczeństwa i to, co się dzieje w tej chwili i chociażby te phishingi, skamy właśnie. I czasami wydawałoby się niedorzeczność w postaci na przykład tej dopłaty za dezynfekcję przesyłki, że to jednak obudzi w nas. Może ludzie też przebywając w domu jakby uważam, że mogą mieć na to inne spojrzenie, mogą się bardziej zastanowić nad tym wszystkim. Co ciekawe, cyberprzestępców nie powstrzymuje to, że ofiarami ich ataków stają się często placówki ochrony zdrowia, a także ich pacjenci. Jakie są międzynarodowe powiązania grup hakerskich, mechanizmy ich działania? No i czy polskie państwo zdaje egzamin w nowej sytuacji? O to pytałem Małgorzatę Frejzer, analityczkę i założycielkę serwisu mediafilia.pl. Wiemy, że epidemia czy pandemia koronawirusa skutkuje większym natężeniem ataków cybernetycznych. Jak podkreślasz, wzrost ten martwi szczególnie dlatego, że dotyczy również ochrony zdrowia. Jeszcze w marcu bardzo wielu operatorów ransomware, czyli złośliwego oprogramowania szyfrującego dla okupu, deklarowało, że nie będzie atakować szpitali czy laboratoriów medycznych lub firm zajmujących się badaniami nad nowymi lekami, w tym szczepionką na koronawirusa. W praktyce jednak do tych incydentów dochodzi i jest ich bardzo dużo. Stany Zjednoczone oceniają, że stoją za nimi przede wszystkim Chiny. Zaatakowano tak między innymi 13 marca szpital kliniczny w Brnie, który jest bardzo dużą placówką prowadzącą nie tyle badania medyczne, co testy na koronawirusa. Szpital ten został zaatakowany nad ranem, zaszyfrowano część urządzeń tam pracujących i perturbacje, które ten cyberatak spowodował, doprowadziły do tego, że musiano wówczas odwołać wszystkie planowe zabiegi, a nawet przenieść część pacjentów przebywających w tym szpitalu do innych placówek. Kto stoi za tymi atakami? Wspomniałaś o Chinach, ale to chyba nie jedyny aktor tutaj. W ubiegłym tygodniu instytucje rządowe w Stanach Zjednoczonych wydały oficjalne ostrzeżenie przed rosnącym zagrożeniem cyberatakami ze strony Korei Północnej, która również w czasie pandemii znacząco się ożywiła, jeżeli chodzi o tego rodzaju działania. Cyberataki i aktywność przestępcza w cyberprzestrzeni to jest dla Korei Północnej w zasadzie jedyny sposób obchodzenia sankcji międzynarodowych i pozyskiwania środków na rozwój programów jądrowych, czy też po prostu na finansowanie bieżącej działalności państwa. Zdaniem Departamentu Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych działania Korei Północnej stają się coraz bardziej wymyślne i trudno przewidzieć, co będzie się działo. One polegają przede wszystkim na wyłudzeniach finansowych, właśnie na wykorzystywaniu ransomware, ale również mogą uderzać w infrastrukturę krytyczną. Ataki dotykają wszystkich, także te duże korporacje. Ostatnie dni to również wzrost cyberataków na sektor korporacyjny. Ucierpiały m.in. gigant branży powietrznej Leonardo, operator cargo MSC i wiele innych firm, które są atakowane przez różne rodzaje aktywności cyberprzestępczej. Mamy tutaj nie tylko szyfrowanie danych dla okupu właśnie z użyciem ransomware, ale również ukierunkowane ataki z zakresu inżynierii społecznej, które mają na celu wykradanie danych. No i czego szukają grupy przestępcze? Ataki phishingowe, czy też spear phishingowe, ukierunkowane na konkretne osoby, mają najczęściej na celu pozyskanie danych do logowania w sieciach firmowych,
które w tym momencie umożliwiają cyberprzestępcom dostęp do znacznie większego zakresu poufnych informacji i mogą stać się dla nich bramą do tego, aby wykradać na przykład sekrety handlowe różnych firm i sprzedawać je, bądź też wykorzystywać do budowy przewagi gospodarczej własnego kraju, tak jak ma to miejsce w przypadku Chin, zwłaszcza w branży medycznej. Wielu z nas pracuje zdalnie, korzysta z komunikatorów czy aplikacji do rozmów na odległość. To też wiąże się chyba z ryzykiem. Oprogramowanie do wideokonferencji, takie jak Zoom czy WebEx, to są narzędzia, którymi na chwilę obecną posługuje się właściwie każdy. Jednym z najnowszych modeli ataków jest wykradanie danych do logowania w tych usługach, które bardzo często służą również jako dane dostępowe do innych miejsc w sieciach korporacyjnych i właśnie to w ostatnich dniach zostało zaobserwowane jako rosnący w popularności sposób działania hakerów. Również każdy zapewne słyszał o tak zwanym Zoom bombingu, czyli wchodzeniu na odbywające się telekonferencje niepowołanych do tego osób. Atak wydaje się z pozoru błahy, bo to, że ktoś wtargnie na naszą rozmowę i powie kilka wulgaryzmów, nie wydaje się jeszcze niczym strasznym, ale pomyślmy o sytuacji, kiedy ktoś podsłuchuje nas, uczestnicząc potajemnie w firmowej dyskusji i zyskuje tym samym dostęp do poufnych informacji, które niestety na tej wideokonferencji z braku innych możliwości sobie przekazujemy. A skąd bierze się takie zagrożenie? Dlaczego jesteśmy podatni na takie ataki? Dlatego, że laptopy służbowe, które podłączamy do domowych sieci, nie mogą być tak dobrze zabezpieczone jak nasze stanowiska pracy w biurach, gdzie całe środowisko sieciowe i środowisko pracy są należycie skonfigurowane pod kątem bezpieczeństwa. Nigdy, korzystając z domowego routera, nie będziemy w stanie zabezpieczyć się tak dobrze, jak robi się to w firmach. Patrząc na te elementy, o których mówiłaś, czy możemy już wysunąć takie pierwsze wnioski na temat tego, czy jako państwo, jako społeczność jesteśmy, czy byliśmy przygotowani na takie cyberzagrożenia? Myślę, że żadne państwo i żadne społeczeństwo nie było tak naprawdę przygotowane na kataklizm tego rodzaju. Pandemia jest tak zwanym czarnym łabędziem, który wydarzył się znienacka i przyszedł do nas całkowicie niezapowiedziany, wprowadzając mnóstwo zmian tak naprawdę z dnia na dzień. Z dnia na dzień biura moich znajomych odesłały ich na pracę zdalną i okazało się, że nierzadko trzeba uruchamiać środowiska pracy na domowych komputerach z tego względu, że laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej pracowników w danej jednostce były dwie, a może czasami nawet jedna sztuka, na wypadek, gdyby ktoś pilnie musiał po prostu raz na kwartał z takiego dnia pracy zdalnej skorzystać. Przygotowanie do zagrożeń w cyberprzestrzeni powinno być elementem strategicznym działania wielu państw. Jakiś czas temu pisałam bardzo wiele tekstów na temat tego, że dzisiaj główne zagrożenia dla naszej gospodarki i dla naszej państwowości znajdują się właśnie w cyberprzestrzeni i wydaje mi się, że po prostu przygotowania do zdarzeń nietypowych, do zdarzeń, które wywracają nasz świat do góry nogami, powinny być stałym elementem analizy ryzyka bądź testów przeprowadzanych w firmach, w organizacjach administracji państwowej, w wielu podmiotach, które są silnie uzależnione od pracy w środowisku cyfrowym. Jak to wygląda w praktyce, wszyscy wiemy. Nikt nie testował tak nagłego przeniesienia się, tak masowego również przeniesienia się do modelu pracy zdalnej, stąd wynikające obecnie problemy. A już konkretnie Polska, jak jest, czy była gotowa? Kiedy mówimy o gotowości państwa, chciałabym przypomnieć, że Narodowa Strategia Cyberbezpieczeństwa w Polsce została wdrożona dopiero w sytuacji, kiedy wymusiły to regulacje na poziomie unijnym, czyli dyrektywa NIS. I to, wydaje mi się, jest jedynym adekwatnym komentarzem do tej sytuacji. Oczywiście, że powinniśmy pracować nad nieustannym polepszaniem stanu swojej legislacji w tym zakresie, bo tylko aktualne ramy prawne będą w stanie umożliwić nam działania, które będą zgodne z prawem i które będą mogły być natychmiastową odpowiedzią na zmieniający się krajobraz zagrożeń, ale również w tej dziedzinie byliśmy mocno spóźnieni, czego właśnie dowodzi przykład wdrażania naszej strategii.
Tezy poprzednich rozmówców warto skonfrontować z tym, co mówi Maciej Jan Broniarz, administrator systemów IT, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Snuje on też wizję tego, jak pandemia może zmienić podejście do cyberbezpieczeństwa, ale o tym na końcu naszej rozmowy. Co COVID-19 zmienił w cyberbezpieczeństwie? Żeby mówić jakby o postrzeganiu bezpieczeństwa, trzeba zacząć od tego, co koronawirus zmienił w kontekście jakby samej pracy. To znaczy sytuacja, którą mamy w tym momencie w kraju, spowodowała, że większość organizacji, firm, urzędów państwowych przeszła albo w całości, albo w części na pracę zdalną. I to jest taka zmiana organizacyjna, która normalnie jakby działałaby się ewolucyjnie pewnie przez lata, a tutaj ona się wydarzyła w przypadku niektórych firm właściwie z dnia na dzień. I teraz to jest taka sytuacja, która stworzyła nowe wyzwania, no i jakby co za tym idzie nowe ryzyka. Bo bardzo dużo firm nie było absolutnie przygotowanych do tego, żeby na tą pracę zdalną się przełączyć. I nawet jeżeli mieli rozbudowane, przetestowane, dobrze wdrożone standardy bezpieczeństwa, to one dotyczyły pracy fizycznej. I nagle się okazało, że bardzo dużo z tych mechanizmów przestaje działać w momencie, kiedy zaczynamy mieć do czynienia z pracą odmiejscowioną, a co za tym idzie, pojawiły się nowe zagrożenia. I to jest jakby jedna sytuacja. A druga jest taka, że korzystając z tego całego zamieszania i zmian, które się wydarzyły i też jakby chaosu informacyjnego, który jest generowany przez sektor rządowy, sporo osób stwierdziło, że to wykorzysta właśnie do czynności przestępczych, na przykład podszywając się pod jakieś komunikaty ministerstw albo innych urzędów, po to, żeby wykorzystać jakby nieświadomość ludzi, czy takie przyzwyczajenie, że jest 6 komunikatów na raz i nie za bardzo wiadomo, który jest wiążący, po to, żeby wykorzystać ludzi i ich okraść albo przejąć ich dane. Okej. Okay. Kim są hakerzy, z tego co pan wie? Wiemy, co to zależy. To znaczy, to mogą być zorganizowane grupy, które zajmują się cyberprzestępczością tak naprawdę zawodowo, ale to bardzo często są też ludzie, którzy działają indywidualnie czy we współpracy z jakąś mniejszą grupą swoich znajomych i traktują to jako może nie tyle główne źródło utrzymania, co jako dodatkowe zajęcia, bardzo często jako rozrywkę. Natomiast rzeczywiście większość tych przypadków, z którymi mamy teraz do czynienia, to jest dobrze przemyślany, dobrze zarządzany przemysł, który po prostu powiela pewne modele i wykorzystuje z jednej strony jakby naiwność użytkownika, ale też z drugiej strony właśnie sytuację, w której masę procesów bezpieczeństwa przestało działać, bo wyrwaliśmy je z warunków, do których były zaprojektowane. A w tych okolicznościach epidemii zawodzą bardziej procedury czy wciąż ludzie? Tutaj pytam się w kontekście zagrożeń związanych ze zdalną pracą. Wie pan, to wygląda tak. Znaczy jest w IT taki złośliwy termin, który nazywa się PEPCAT, czyli Problem Exists Between Keyboard and Chair i to generalnie jakby pokazuje, gdzie najczęściej jest źródło problemu. To znaczy duża część firm, duża część organizacji w Polsce przyjęła założenie, że bezpieczeństwo będzie wymuszone proceduralnie, korzystając ze standardów pracy biurowej, które mamy niezmienione od dziesiątek lat. I teraz jak się człowiek przejdzie po urzędach, to dalej w tych urzędach na przykład widać stemplowanie drzwi, które zostały zamknięte i jakby wszyscy zakładają, że te drzwi są bezpieczne i dane są chronione. Problem pojawia się wtedy, kiedy ten pracownik przestaje pracować w urzędzie, zaczyna pracować w domu i on na przykład nagle musi logować się do komputera czy logować się do jakiegoś systemu w swoim miejscu pracy danymi, z których nigdy nie korzystał, bo zawsze siadał do komputera, włączał go i ten komputer był zalogowany. To jest bardzo częsty niestety problem w administracji państwowej, że po prostu komputer się automatycznie loguje, użytkownik nawet nie musi wprowadzać hasła po to, żeby uprościć sobie problem czynnika ludzkiego. I nagle użytkownik się musi zalogować. Do tego dochodzą kwestie na przykład takie, że bardzo często organizacje nie dały pracownikom sprzętu do pracy zdalnej, bo po prostu tego sprzętu nie posiadały, tylko ludzie pracują nagle na swoich domowych komputerach. I teraz oczywiście są takie organizacje, które były do tego dobrze przygotowane i jakby narzędzia do pracy zdalnej były właściwie dostępne od ręki. Jak Uniwersytet Warszawski przełączył się na pracę zdalną, to głównym wysiłkiem, który mieliśmy, było informowanie ludzi, jak mają zalogować się do usług dostępu zdalnego do swoich systemów, bo te usługi istniały od lat, tylko nigdy nie były wykorzystywane na skalę masową aż do teraz. Natomiast są organizacje, które właściwie zaczynały w tym momencie przyspieszony proces informatyzacji, bo wcześniej tego nie potrzebowały. No i tutaj rzeczywiście pojawiają się duże ryzyka, bo z jednej strony rzeczy robione na szybko prawdopodobnie nie są robione dobrze, ale po drugie bardzo często jest tak, że ten użytkownik po prostu nie jest wyedukowany, więc będzie popełniał błędy. No i teraz
te błędy mogą zostać wykorzystane przez intruzów po to, żeby właśnie przejąć jego dane, czy żeby wykorzystać jego naiwność. Pytałem też o to poprzednią rozmówczynię, ale jestem też ciekaw pańskiej opinii. Można już w jakiś sposób ocenić to, czy państwo albo też szerzej instytucje zdały egzamin? Myślę, że to jest troszeczkę jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować. To znaczy, z jednej strony nie mamy jakiegoś gigantycznego wysypu wycieków danych czy paraliżu urzędów przez cyberprzestępców. Z drugiej strony no, mamy wyciek danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, o którym się tak naprawdę media dowiedziały kilka tygodni po incydencie. Ale z kolei jakby to był incydent, który wynikał no, z dużej nonszalancji przy zarządzaniu danymi, tak naprawdę nie był powiązany z pracą zdalną w sensu stricte. Ja myślę, że jeżeli tutaj będą się pojawiały incydenty, to one będą pojawiały się z pewnym opóźnieniem, bardzo często dlatego, że użytkownicy nie mają świadomości, że coś złego się stało. To widać na przykład w kontekście urzędów, że niektóre urzędy tą pracę zdalną po prostu realizują wirtualnie. No, znam przypadek urzędu, gdzie pracownicy mają przykazane, że w dniach, kiedy pracują z domu, mają poświęcać 8 godzin na czytanie orzecznictwa. No i ja rozumiem, że jest to wirtualny zapis. Nie wierzę, że ktoś siedzi przez 8 godzin, czyta ustawę, która dotyczy jego urzędu. W drugą stronę widzimy na przykład przeskok szkół, które zaczęły pracować zdalnie właściwie z dnia na dzień. I tam rzeczywiście działo się i dzieją się dalej rzeczy makabryczne. Przy czym to nie są rzeczy, które są znowu działaniami cyberprzestępców, bo to jest bardziej jakiś patostreaming, czy jakaś po prostu agresja słowna. To znaczy wszelkie patologie wieku nastoletniego zostały przeniesione do świata wirtualnego, gdzie to uczeń ma przewagę nad nauczycielem, bo się tutaj czuje dużo bardziej kompetentnie. I nauczyciel też bardzo często nie ma żadnych mechanizmów kontroli, więc zdarzają się sytuacje dziwne. Natomiast widzę, że też dużo firm wykonuje bardzo intensywnie pracę, żeby jednak uporządkować sobie pewne rzeczy, żeby ta zmiana, skoro już się wydarzyła i prawdopodobnie będziemy w tej nowej rzeczywistości funkcjonowali przez najbliższe miesiące, to skoro już okrzepiliśmy, to zaczyna się porządkowanie tego tematu. Sporo też usług chmurowych, na których opierają się polskie firmy, same z siebie wymuszają mechanizmy zabezpieczające, typu na przykład dwuskładnikowe uwierzytelnianie, które chroni użytkownika przed wyciekiem hasła, poza hasłem trzeba podać jeszcze jakiś kod jednorazowy, który dostajemy SMS-em, czy jest generowany na aplikacji w telefonie. Więc na razie ten proces idzie nawet nieźle i rzeczywiście zarówno sektor edukacyjny, jak i biznes całkiem nieźle zdają egzamin, więc to naprawdę dobrze funkcjonuje. Natomiast oczywiście te incydenty będą się zdarzać, one będą zdarzały się coraz częściej, bo też przestępcy będą dostosowywać się do sytuacji, będą analizować to, co w tym momencie się dzieje. Pojawiły się informacje na temat nowych formularzy do składania o mikropożyczki dla przedsiębiorców i chwilę później pojawiły się pierwsze malwary rozsyłane, że tu jest wniosek kredytowy już prewypełniony z właściwie gotową akceptacją, trzeba tylko kliknąć. No i jak się klika w ten link, to się nagle zaczynają dziać dziwne rzeczy i lądujemy nie na stronie pułapu, tylko gdzieś w jakimś dziwnym miejscu. Natomiast to się będzie działo i wiadomo, że ten mechanizm eskalacji jest nieunikniony. Kończąc, czy cyberbezpieczeństwo wyjdzie z tego, jak to określam, ostatniego pokoju na końcu korytarza w podziemiach? Tak sobie to często wyobrażamy, jak myślimy o ekspertach do cyberbezpieczeństwa czy o informatykach. I czy to cyberbezpieczeństwo stanie się tak już na stałe ważnym elementem debat czy gospodarczych, czy politycznych? To troszkę zależy. Ja przeczytałem kilka tygodni temu komentarz jednego z czołowych polskich karnistów, który napisał, że pierwsza konkluzja wynikająca z koronawirusa jest taka, że należy dobrze opłacać nauczycieli i informatyków, bo widzi, że to jest kluczowe. Natomiast ja myślę, że ten koronawirus to jest tylko część problemu. To znaczy na pewno praca zdalna zmieniła sposób funkcjonowania polskich firm, polskich organizacji. Kiedyś się śmiano, że pewne spotkania dało się zrobić w formie e-maila i rzeczywiście mam wrażenie, że polskie firmy wyciągną z tego wniosek i ta praca zdalna przestanie być taka straszna. Znaczy uwierzymy, że pracownik zmotywowany naprawdę jest w stanie siedzieć w domu i sobie pracować, to się przekłada na bardzo dużo profitów społecznych, chociażby w przypadku osób wychowujących małe dzieci. To też wspiera mobilność, bo nagle firmy, które rekrutują pracowników, nie muszą się zastanawiać, że ten pracownik mieszka 200 km od naszego biura, możemy go zatrudnić zdalnie, on dalej będzie wykonywał pracę. To jest super. Natomiast za chwileczkę zacznie się kryzys gospodarczy. Ten kryzys gospodarczy będzie wymuszał na firmach redukcję kosztów. Niestety do tej pory doświadczenie uczy, że bardzo często pierwsze, co było cięte, to koszty security. To znaczy ludzie rozumieją, że usługi IT jako takie kosztują i trzeba je utrzymywać, natomiast bezpieczeństwo informatyczne to jest taka rzecz, która jest pierwsza do zrzucenia z budżetu. I to się niestety może zemścić, bo w momencie, kiedy te koszty zostaną zredukowane, no to to bezpieczeństwo jako proces przestaje funkcjonować i zaczną się dziać kolejne incydenty. Już takim tematem, który jest absolutnie
absolutnie zostawiony samemu sobie, traktowany po macoszemu, jest kwestia przetwarzania danych osobowych w szkołach. To znaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej powiedziało, dobra, szanowni nauczyciele, to jakoś się ogarnijcie. Nauczyciele wykonali gigantyczną pracę i się naprawdę ogarnęli, natomiast nikt nie zadał sobie pytania, co w kontekście przetwarzania danych osobowych. To znaczy nagle zakładanie na Zoomie czy na Messengerze konferencji dla uczniów, wysyłanie jakiejś dokumentacji szkolnej przez prywatne konta e-mailowe, no ma się pewnie nijak do procedur ochrony danych tych uczniów, jeżeli chodzi o relacje uczeń-szkoła. Więc w pewnym momencie może się okazać, że albo zdarzą się wycieki, albo zdarzą się kontrole, które pokażą, że ten system absolutnie został pominięty i nikt się bezpieczeństwem tych danych nie przejmował. Na koniec wróćmy do raportu wspomnianego już na początku CERT Orange Polska. Podsumowuje on co prawda ubiegły rok, ale pokazuje również, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli zmierzyć się w przyszłości. Tej bliższej i tej dalszej. Wśród tych najważniejszych są ataki na urządzenia tzw. internetu rzeczy. Chodzi o kamery do monitoringu domu, inteligentne lodówki, telewizory czy gniazdka sieci elektrycznej. Przestępcy do swoich poczynań coraz częściej używają sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego i automatyzują swoje ataki. Częściej niż do tej pory będziemy mieli również do czynienia z atakami na aplikacje chmurowe. Eksperci spodziewają się także wzrostu ataków typu Man in the Middle, polegających na podsłuchu i modyfikacji wiadomości bez wiedzy ich nadawców. Nieustannie celem ataków są nie tylko firmy, ale też zwykli internauci. Widać to po rosnącej liczbie zdarzeń w weekendy, wakacje czy święta, co najprawdopodobniej ma związek z próbami blokowania przeciwników w grach online. Teraz, skoro więcej czasu spędzamy w domu i więcej gramy, takich ataków również będzie przybywać. I ostatni, być może kluczowy wątek. Zagrożenia sieci mobilnej stanowią już ponad 40% wszystkich zagrożeń. W porównaniu z ubiegłym rokiem ich liczba wzrosła prawie dwukrotnie. Wciąż zdecydowana większość, 97%, dotyczy smartfonów i tabletów z Androidem, ale posiadacze urządzeń z jabłkiem w logo też nie mogą spać bezpiecznie. Liczba ataków na ich urządzenia wzrosła o 70%. Oba te trendy wraz z coraz częstszym korzystaniem z urządzeń mobilnych będą się nasilać. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.